Dziękuję. Dziękuję, moja droga. Dziękuję za resubka. A, poczekajcie. Czekajcie. Dziękuję, moja droga, za resubka. 6 miesięcy. O nie, co tu się wydarzyło? W ogóle jak wrażenia z Cyberpunka? Opowiadaj. Dobra, spotkamy się z nim. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej akcji pod tytułem jazda autkiem. O, bo to mnie zgubi. To mnie zgubi wtedy. Opowiadaj, co ustaliłeś. Co ustaliłem? O rany. Mam nadzieję, że nie. Ach, nie chcę ci mówić Dex za dużo. zapłacił za robota z To jest korporacyjnego to. transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? Je A, cholera. jasne, w porządku. Dobra, chodźmy po nas Ogólnie przed. powiem, że gierka działa ładnie, Chodźmy. działa przyzwoicie. W sensie zapłacimy im, czy. Myślę, że się nie dogadamy. Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z No, Melstromem. raczej się z nimi nie dogadamy. Światem W gangów sensie powiem, rządzi że na przykład u mnie przestępstwo. gierka działa bardzo ładnie. Liczy się, kto jest I bez silniejszy. live'a myślę, że byłbym w stanie Albo grać na może dużo wyższych lepszy. detalach. Albo Teraz lepszy, są albo średnio gorszy. wysokie. To co, idziemy? I wydaje mi się, że jest okej. Okay. Jasne, Chodźmy idziemy. tedy. Idziemy, nie Dobra, płacimy. zapukajmy. Zobaczymy, czy nam Tylko na otworzą. całego będziemy robili. Ej, motocykl w sumie not bad. Nigdy nie lubiłem Maelstromów. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy Trudno inny. określić. W sensie Chodźmy wyszło w tym tedy. roku bardzo dużo To tytułów honorowe chłopaki. dobrych. Wierzą w Boga, Tylko no śledzą właśnie. Biblię. Czy Wiesz, przez czemu pryzmat biegną, fabuły, czy czego przez chcą pryzmat. i dlaczego się W burlią? jakim pryzmacie byśmy Z mieli szukać Melstromem. rywala? Czy po prostu jak chodzi o tytuł do gry roku? Bo jeżeli chodzi o tytuł gry roku przez całokształt, a może być ciężko? Dzwoń, niech otwierają. Ale to myślę, że to jest. No. Jesteśmy od Dexa, po prostu otwórz. Jestem Jesteśmy od od Dexa. Dexa. Chcę Cyberpunk to w wygadać tym z roku nie ojcem. będzie liczony do gry roku, za późno wyszło. Korona główna, czekamy. O, jeżeli za późno wyszło. Oj. Pustynia tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Czekajcie, 5-5. Dobra, spoko. Stara puszka. Nie wiem, czy te puszki potrzebuję. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. No, niezła fabryka z Spokojnie, jedzeniem. spokojnie. Zobaczmy, bo. O właśnie, w takich miejscach lubią. O proszę. Buddyzm i wszczepy. No, tutaj się warto rozglądać. Taki szef, Royce. Słyszałeś o nim? Dex mi o nim Lutownica, wspomniał. 1000 uderzeń na Podobno jest trochę sekundę. specyficzny. To będziemy jak Z czym Mayweather, to moi powiązał? drodzy. Uliczny gang ma wojskowe wyposażenie warte kilka Dostań się marek. do hali głównej All Jak? Foods. Znakomicie. Czy cyberpsychozę da się leczyć? Co jest tutaj? Nowy przedmiot. No. Chociaż. Wiesz, no w 5 godzin może stać się wiele. W sensie. Bo. Nie wiem, czy widziałaś. Ale nasza postać aktualnie wygląda tak. I to jest ciekawe, że więcej pancerza dają nam powlekane mini shorty, aniżeli wzmocniona kamizelka. O! O! To jest nice. To jest nice. Warto tu polecieć w przedmioty. To jest w ogóle zawsze miły aspekt RPG-ów. Pulsar? No. To jest styl, moi drodzy, na lata 2077. Tak się będzie chodziło, nie? Tak się będzie chodziło. Ale jest maseczka, więc jest też zgodnie z przepisami. Co to? W środku miasta. Oni chyba myślą, że są na jakiejś wojnie. Czemu ja mam celownik? Mam złą Mina. mina przeciwpiechotno-odłamkowa o działaniu kierunkowym. Wow. Świetnie. Te. Subtelne. No, boję się, że zaraz coś będzie i ja w to wdepnę. Coś jest? Nie, tu nic nie ma. To się warto, moi drodzy, rozglądać zawsze.
Nowa drzazga. Open the door. Spokojnie, tylko spokojnie, spokojnie. Luzik. Przybywam w pokoju. Włącz. Puszki. W sumie nie wiem w ogóle, czy jest sens, że ja zbieram te wszystkie puszki, te śmieci, co to są. A. What? Ktoś tu coś? Ktoś coś gdzieś? Sieć zhakowana, zbiorniki. Gangus. Okej. Dobra, ale to znaczy, że jeszcze jest spoko. Że jeszcze nie chcą się z nami bić. Boję się, że coś wdepnę. Każdy nam... No. Trochę tak. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Jasne, pamiętam. Czego chcecie? Przychodzimy. W sumie takie czerwone oczy to troszkę jak ten u Terminatorów. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roycem. A, ja powiedziałem... Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Dum-Dum. Na kanapę. A właśnie zdałem sobie sprawę, że... Że ja powiedziałem, że my im nie zapłacimy. A... No hej. Ale masz... Błyskotki w oczach. Dobra, usiądźmy sobie jak dżentelmeni. Moi drodzy. Ty też. Siadaj. Postoję. Te, boję się, że będą komplikacje zaraz. Kurwa. Posadź dupę na tej jedzie. Jaki chojrak. Takie trudne? Zmuś mnie. O nie. Nie, nie, nie. Posadź dupę jebańcu, jak tak bardzo chcę, to niech ma. Dobra. Spokojnie. Usiądź sobie. Tak, dało się. Tylko, jakby to powiedzieć. Nie, dzięki. Nie używam. W sumie mogliśmy kliknąć tą ostatnią opcję, bo to była opcja dla punków. A, okej. Kurwa, straight edge. O nie. Ojejku. No nie, nie wyszło mu z tą skrzynką. Na paluszkach ją jest, tak, tak ją trzymał. Pokaż mi go. Spoko. Spoko, ej. Mega. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna. Co to było? Ale psiutek. Mechaniczny psiutek, moi drodzy. Mieszanka tytanu, fanadu i kewlaru. Patrz na to. Brzmi nieźle. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami. Rozumiem. Można się pożygać. Nice. No to jak? Bierzecie? No nie wiem. Rejder. Dobra. Nie jest fabryczny kontroler. Takich poważnych nie było. Takich poważnych nie było. No ewentualnie teraz było tylko to, że chłop skrzynki nie trzymał. Ale tak, to bardzo ładnie gierka chodzi. Dobra. Bierzemy. No i elegancko. Tylko... O nie. A... Brick już dostał kasę. Dokładnie. What the... Dobra, komplikacje. Jebać Brinka. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. No. Wspaniałe podejście do interesu. Jak chcesz Radheada, to najpierw pokaż pieniądze. A, jak ja mam ci pokazać pieniądze? No wypadałoby. Zniżkę? Kurwa! Coś mi tu śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter The Dokładnie. Show. Dexter The Show. Dexter The Show. Facet, który wystawił pół Pacyfiki. Dobra, no obezwładnij go. To jest paskuda, kurwa. Pokaż się. Chodźcie tu.
to teraz wszystko jasne. Kurwa! No, padaj, rzech! Dobra. Ale mamy to, co potrzeba. W sensie, o rany, ale się obłowimy. Ulepszanie przedmiotów ikonicznych. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz z zestawem schematów, dzięki któremu będzie można go ulepszyć, tak samo jak zwyczajne broń czy ubrania. Ulepszenie podnosi poziom przedmiotu, poprawia jego statystyki oraz wydłuża czas użyteczności. Nice! Ty cwaniakowałeś najbardziej. Taki, żeś hardy był. Dobrze się go dało bezwładnić. No, widziałem, że... różnie... różnie piszą. Jest wszystko. Body controller do sterowania. Świetnie. Spoko. O, tu coś było jeszcze? Czy co to się... No, o. Legendarny. Aha, w sensie, dobra, anyway, wiem. Wiem, o co chodzi. Dobra, zgarniamy przedmiociki. Nowy przedmiocik, spoko. O! Przejdź przez szyb. Mój Boże, ale tu wali stęchłym wiatrem. To staśmy produkcyjnej. A myślałem, że... Dobra, użyjmy tutaj tego. Wiadomości pilne. Mamy problem. Mamy problem z tą reklamą. Mamy problem, projekt w repozytorium, projekt przemyślałem. Wow. No nieźle. Wieczna młodość. Masz 50 czy nie lub 70 lat, ale nadal chcesz wyglądać jak nastolatka. Dzięki tabletkom, okej. Okay. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie, czujesz się zagrożony. Spróbujesz się zabić, a może chcesz skopać dwa razy zanim na ciebie krzywo. Wow. Okej, okay. Dobra. Lokalna sieć. Podłączone, wyłącz. System monitoringu wyłącz. Zdalne przejęcie, a mech. To jest mi niepotrzebne. W sensie... włącz taśmę produkcyjną, blokuj przejście. Okej. Okay. Następne urządzenie. To nie jest to. To nie jest to. Może? Może to jest taśma produkcyjna? Mech. Telewizor, naruszenie protokołu, to odpada. Co to jest? Dźwirki. Ławka do ćwiczeń, tak. No, na bank. Na bank ławką do ćwiczeń wyjdziemy. Tu nic nie ma, wyjście C, wychodzimy. Oj, dobra, weź to, bierz to i bierz to. Coś jeszcze? To. Halo? Jak to tam? A jak ja mam tam wejść? A, po tym. Okej? Okay? Brzmi to logicznie. W sumie brzmi to w miarę logicznie. Wejść po szczeblach. Zgarniam przedmioty. Inwentory. Ekwipunek. O, jest nowy płaszcz. Wypłaszczna. To jest już lepiej. To jest już lepiej. No. Tak to brzmi. O nie. No nie no, taki jest los naszej postaci. Taki jest los naszej postaci. No musimy, moi drodzy, tak egzystować. Jasne. Włącz. Przejdziemy kulturalnie? Kulturalnie czy mniej kulturalnie, bo nie wiem. Użyj drabinę. Przy okazji dziabnij sobie strzał z inhalatora. Dokładnie. Środek dezynfekujący, to są rzeczy, których nie chcę. O, modyfikacja ubioru. Nice. W sumie ani razu ich nie użyłem. Dobra. Co jest tu? Mavox. A mógłbym dostać spodnie jakieś? Niszczycielski. Oj. Środek. Jasne. O. Monitorują
uważaj. Nie ukryjesz się, wiesz o tym. Jasne, tu jest ta kamera. Przejęcie kamery. Włącz. Zdalna dezaktywacja. Wykonaj. Niech to się wyłączy. W porządku. O, ej, spoko, pistolecik. Ej, co się stało? Halo? Przegrzanie? Nie rozumiem. Coś poszło nie tak? Nie. Tego nie chcę. To chcę. Ale... dlaczego moja postać się przegrzała? W sensie... skomplikowane. Otwórz drzwi. Karty. Karty chcę. O nie. Ej, wait. Kto do mnie strzela? Tu? Nie. Nie widzę. Ta. No, gościu. Ale co się... O nie. Te kompozyty chyba, które mamy, one się chyba psują. Co ja mam zrobić? Dobra, z panem się żegnamy. W sumie fajna ta broń legendarna. Brak autoryzacji, wypuść mnie. No, chciałbym cię wypuścić. O, są spodnie. Są spodnie. Znajdź sposób, żeby uwolnić Bricka. O, podnieś detonator. Uzbrojony. Wysadź ładunek? Rozbrój ładunek. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, ale wolę tego... wolę tego nie używać. Brak autoryzacji. Użyj. Prowadź kod. Dobra. Czy muszę gdzieś ogarnąć... czy muszę ogarnąć, jaki jest kod? Dobra, zdalne wyłączenie. Spoko. Chciałbym panu bardzo pomóc. Aczkolwiek nie mam pomysłu jak. Maddox, zgarnij wszystko. Bouncy. Ej, o nie! Ej, bez kitu musimy... Ej, what the... What? Ej, co się stało w tym momencie? Co mnie wysadziło? W sensie... czy mi jakiś implant wybuchł, czy... czy co jest grane? No to teraz wszystko. Ej, bez kitu, coś się nie halo dzieje z naszą postacią. W sensie, co to jest? Nowy wymiar mięsa. Otwórz. A tu nie ma kodu. No, boom. Halo, przegrzanie. O, tu może? Potrzebuję kody. Lokalna sieć. Zdalne przejęcie. Nie. Wiadomości. Zaraz wybuchnie. Myślę, że 1000 euro dolarów. Znowu to.
Lokalna sieć, wyłącz. Sieć. Execution time, spragnione krwi. Nie, raczej też nie. Raczej też nie. Kariera, inwestorzy. Petycja, Miltech, oficjalna strona CEO. Aktualności, hasło. Gdzie znajdę hasło? Nie nerwowo, bo nas zobaczą. Nigdzie nie odchodź. Już do ciebie idę. Czas zabijania! Dobra. Ej! O nie! Holy moly! Czy dano hak? Jaki hak? Fajnie, że ogrywasz Cybera, znikam, bo w sumie jestem w pracy, tylko powiadomie dostałem. Baw się dobrze, oby bugi się nie załatwiły. Dziękuję. Znaczy, jak na razie bugów za bardzo nie mam. Ale odpowiadając przy okazji, jak się uda, to całość pojawi się na tubie, albo już się pojawiła i pozdrawiam ludzi, którzy oglądają powtórkę. Czytano hak? Nie. Oh boy. Oh boy. Zagłuszacze jakieś cuda się dzieją. To twój co? To twój dead? Czy what? Ucieknij. Ja bym cię wypuścił. Ja bym cię, bratku, wypuścił. Ale... Nie znasz kodu. Ja też nie znam kodu. Według świadków. Może ten detonator był ok? Czy to byłby fair enough? Wysadzić. Szybko chowaj się. Nie będę się chował, no. A! Karabin, nie chcę karabinu. Już rozumiem! Oho! Problem jest w tym, że nasze oczy chyba fiksują w grze. Jesteś na widoku. Dobra. Bez kitu, coś tu fiksuje. Tam nie ma kodu na ekranie? Zaraz zobaczę, się cofnę, ale nie, wydaje mi się, że nie. Tu nie. Tu nie. What? Coś mnie bije. Sektor. No nie. No nie ma nigdzie. Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Detektor korp. Że to. Nie, chociaż? No nie. Raczej nie. Są takie chyba bazgrojki po prostu. Dobra, no to gdzieś pewnie leży. Psychopaci. No was. Może będzie tu w kodzie? No nie, nie ma nic. Gada madre. Gada madre. Co to jest? Co ja podniosłem? A jakbyśmy to przechodzili na spokojnie, to byłoby lepiej. Dobra, błoń z samozapłonem. Może gdzieś leżeć. Mi się wydaje, że któryś z tych bombli to będzie miał. Dobra, poszło. Nowy wymiar mięsa, bingo. To może być to. Nie, to nie to. Dobra, on to stracił głowę. Szybko, 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 szybko. No zależy mi, żeby go uratować. Amunicja. Dobra, bierzemy to. Kim ty jesteś? Podręcznik. Dobra, pokażcie mi podręcznik. Nothing. Nothing here. What? Gdzie on jest? To mnie hakuje?
Czy co mi... Czy to mi psuje? Gdzie on jest? Ale się schizowo dzieje, moi drodzy. O, coś tu było. Analiza celu. Daj mi to. Kombinezon nie chce. Dobra. Tu nic nie ma. Reputacja, spoko, dostaliśmy reputację na wyższy poziom. Unity, korzenna, bounce. Dobra, cokolwiek, aha. Co jest tu? Karabiny, zagłuszacze jakieś. Co jest tu? Wór na mięso. Dobra, to możemy przeanalizować. Ekrany, odbiorniki telewizyjne. Ściany. Ej, a w sumie czy ja nie mogę tego skanerem tam zrobić? W sumie, tak się zastanawiając. Automat, dostępny hak. Terminal do drzwi. Pobierz dane, zablokowane, zdalna dezaktywacja. Udało się! Wow! Masz tu nas dług. Spoko. O! Wisisz nam bardzo dużą przysługę. Spokojnie, spłacam swoje długi. Brick. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Dobra, ludzik, domyślam się. Jak się spotkamy, będę o tobie pamiętał. Mhm. Nice. Dobra, dziękuję przy okazji. Czaty za to, że... Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Że gdzieś tutaj powiedzieliście, żeby się spróbować rozejrzeć. W sumie to było... A, teraz jak pomyślę, to hakowanie było oczywiste, nie? Takie, a, weź zhakuj. Mhm. Teraz kulturka do góry. I wydaje mi się, że mogę w inwentory zmienić sobie przedmioty. Dobra, no buty mniej mi się podobają. No ale spodnie, moi drodzy. Aha. Spodnie są gorsze. Jasne. Kurtałki. No są bez szału. Pistolet maszynowy. Strzelba. No nie, strzelby też nie chcemy. Strzelba mech. Mech, 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 mech. Buddyzm, okej. Okay. Open the door. Mhm, gangus. Mogę zrobić zwarcie? Mogę. Prawda? Wykonaj. I co mu się stanie? Ej, spoko. Ej, fajnie wyszło. Nice. Ustalanie pozycji, rozumiem. Wiadomości. Spadek dla pana. Jasne, 40%. To niezła firma. To niezła firma. To niezła firma, moi drodzy. Ej, trochę spanikowałem teraz. Dobra, na pewno z... Dobra, doleci? Da, pa, 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 pa. Ej, celownik? Ej, w sumie dostaliśmy celownik, to jest spoko. Oh well. Kurwa matka. Dobra, młotkuj go. Bęk, jeszcze raz. Dziękuję. Zapalniczka. To zapalniczkę chcemy. To zgarniamy. Zepsute rzeczy. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Coś jeszcze? Pyk. Nice. Oj, jakbym mógł rzucić tym młotem.
W sumie nie musiałem. W sumie to nie musiałem. O nie, zepsułem automat? Oh boy. Dobrze. Walki uliczne. Restart O. O. Okej. Dużo przedmiotów. W ogóle bardzo ładny jest loot tutaj. Że ciągle coś się zdobywa. Tylko minus jest taki, że ja nie mam amunicji. Ale tę amunicję będziemy sobie pewnie mogli gdzieś kupić. Czekajcie, czy wejdziemy tu. To jest otwarte, zamknięte. A, zamknięte. Mech, był plan. Był dobry plan, żeby to sobie otworzyć, ale wyszło tak jak zawsze. Tam widzę na dole jednego. Oj. Szybko chowaj się. Mhm. Odwróć uwagę. No dobra, co my tu mamy? Uważaj, wykryją nas. Bango! Aś. A tak się ładnie już skradałem do niego. Już byłem w domu, witałem się z kąskami. A to niestety wyszedł mech. Dobra, przynajmniej widzicie masę, ale to masę akcji. No, młotkuj go, proszę cię. Dobra, super. Jesteś przeciążony, usunę. Dobra, to było. Mhm. Tak, domyślam się, że jestem przeciążony, bo zabraliśmy masę przedmiotów niepotrzebnych. Stara kurtka, 3 kilo, 3 kilo, wytwarzanie i nie mamy rzeczy. Ulepszanie. Aha, zablokowane. Niewystarczająca ilość komponentów. Spodni sobie też nie ulepszymy. Nogi. Dobra, 0,07 to nie jest wiele do noszenia. Tanktopy też nie. Kurtki, no buty. Znaczy buty, bronie. To jest to, co potrzebujemy. Rozmontujemy sobie bronię i dzięki temu zyskamy ewentualne przedmioty, moi drodzy. Więc będziemy mogli sobie co nieco tutaj potworzyć później. Pyk. 93, 90, 96, 106. Pistolet out. Dobra. Mhm. Pistolecik, ulepszacze, luneta. Może być. I modyfikator zwiększa obrażenia o 5. Dobra, jest ładnie, ładnie wygląda ta broń. Podoba mi się. Bouncing. Modna koszula. Pa. Dalej V. Wychodzimy. Dobra, dalej V. Jasne. Zgarniamy wszystko i kulturalnie do wyjścia. Militech. Te ich drony są wszędzie. Dalej, zabramy. Potem pogadamy. Dobra. Ej, to się udało. Oho. I co teraz? Może powinnam sprawdzić, co tu robicie. Nic. Absolutnie nic. Chodziło mi o Royce'a. Bez was być może bym tu nie trafiła. Zostawcie sobie tego flatheada. Jesteśmy kwita. Zabezpieczyć perymetr. Zabezpieczyć teren. Jasne. Coś chcesz z nami pogadać? Może, czy... Wyszliśmy z tego w jednym kawałku.
Jasne. Dobra. Dobra robota, Jackie. Dobra robota, po prostu. Ha, i wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Nie wiem. Tworzymy zgrany duet. Chciałbym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą... jako panki, czyli to jest jako street kid. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia. Mhm. Zadzwonię do Dexa, a ja nie wiem, czy ja chcę z nim rozmawiać. Pan V, masz dla mnie wieść. No mam. I jak były z tym kłopoty? I co z Militechem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki. Spotkałem się ze Stout. I co? Powiedzmy, że nie było chęci. Jasne. Meredith Stout. Pewnie zapłaci za tę nieudaną randkę. No tak wiesz. Przekonałeś Royce'a, żeby oddał ci Flatheada. Pewnym sposobem. No. Przemocą. Masz jaja, panie D. W sumie myślałem, że będzie jakaś możliwość wyboru. Wszystko już załatwione. Ale skoro... Co teraz? Skoro po prostu całość pociągnęliśmy jednym wątkiem, to... Czemu by nie? Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra. Dobra. Niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie V. Tak jest. Do zobaczenia, panie V.